Siostry i bracia w Chrystusie, witam was z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Czy zastanawialiście się nad tym, co oznacza słowo święty? I dlaczego tak często mylimy to słowo ze świętoszkowatością? To o tyle ważne pytania, że dzisiejszy werset, starotestamentowy werset z Biblią na co dzień, jest częścią tak zwanego kodeksu świętości z trzeciej księgi Mojżeszowej. Czytamy tam: nie będziesz uciskał swego bliźniego. To fragment większej całości. Znajdują się tam różne przepisy. Najbardziej znane dotyczą wersetów potępiających współżycie pomiędzy mężczyznami, co niektórzy próbują rozszerzyć i stwierdzić, że te słowa potępiają homoseksualność i uznają ją za grzech. Mniej znane przepisy dotyczą szacunku wobec wdów, sierot, obcych przybyszów. Czytamy na przykład, że nie należy zbierać całego zboża z pola czy wszystkich winogron z winnicy, by ubogi i obcy przybysz mogli je pozbierać i się nimi pożywić. Czy zatem takie właśnie zachowanie, takie konkretne sytuacje wyznaczają granice tego, co święte? Raczej nie, bo świętość nie jest czymś, co może charakteryzować człowieka. W Starym Testamencie słowo święty, kadosz, dotyczy nie tyle moralnego postępowania, co jakościowej różnicy pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Bóg jest święty, a jego lud i jego postępowanie ma odzwierciedlać tę jakościową różnicę. Dlatego te przepisy mają pewien wspólny mianownik. Zawsze stają w obronie ludzkiej godności. W przypadku współżycia mężczyzn chodziło o praktykę gwałtów i przemocy seksualnej, używania seksualności do poniżania drugiego człowieka. W przypadku wdów, sierot i obcych przybyszów chodzi o zapewnienie choćby minimalnych warunków egzystencji osobom najbiedniejszym, znajdującym się na samym dole hierarchii społecznej. A 13 werset z 9 rozdziału, który mamy z Biblią na co dzień, w pełni brzmi tak: nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go odzierał. Nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. Praca najemna pozwalała zakupić jedzenie dla robotnika i jego rodziny. A wstrzymywanie tej zapłaty oznaczało, że czyjaś rodzina mogła głodować, mogła być pozbawiona tego najprostszego, najważniejszego elementu ludzkiej godności. Dlatego zatrzymywanie zapłaty było zamachem przeciwko człowiekowi. Mogło być powodowane próbą uciszenia niepokornych, nacisku, zemsty. A kodeks świętości staje w obronie tych, którzy byli słabsi, poniżani, biedni, samotni, pokonani. To jest sposób, w którym świętość Boga miała być widoczna w Jego ludzie. A my, patrząc na krzyż, na wcieloną Bożą miłość, widzimy to jeszcze wyraźniej. Przecież Chrystus poświęcił się dla nas, odkupił nasze grzechy, przecież kazał nam siebie naśladować. A jednak słowa kodeksu świętości traktujemy wybiórczo. Może słyszeliście jego fragmenty, gdy ktoś próbował je wykorzystać w dyskusji potępiającej homoseksualność. A czy słyszeliście, żeby ktoś próbował wykorzystywać te przepisy, by upomnieć się o godną płacę? Jak często ktoś używa tych wersetów, by mówić o pomocy najbiedniejszym? Ile razy na podstawie tego 13 wersetu słyszeliście potępienie wyzysku? Wszystko dlatego, że świętość sprowadzamy do legalizmu, do litery prawa, nie licząc się z tym, co te przepisy miały zabezpieczać. A tak rozumiane prawo zasłania człowieka. Łatwo kogoś potępić, bo przepis jest ważniejszy. Trudno kogoś bronić. Łatwo występować przeciw komuś, przeciw czemuś. Łatwo budować mury i stawiać zasieki. Łatwo wykluczać, a szczególnie tych, którzy są najsłabsi. Obcych, przybyszów, biednych, mniejszości seksualne. Ale nie łudźcie się. Takie zachowanie nie ma nic wspólnego ze świętością, a ma wiele ze świętoszkowatości. Na czym w praktyce polega różnica? Nowotestamentowy werset z Biblią na co dzień to fragment Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 31 werset. Jezus mówi:
Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. Może się wydawać, że to kwestia odpłacenia się, zasada coś za coś. Ale to nieprawda. Zauważcie, że nie mamy napisane czyńcie tak, jak wobec was czyniono. Jest inaczej. Jak chcecie, aby wam czyniono, tak czyńcie. Czyli potraktujcie innych jako równych sobie, jako podmioty relacji, której jedną częścią jesteście. Takie traktowanie pozwala na kontakt, na uważność, na empatię. I odpowiedzcie sobie, siostry i bracia, jak nam idzie wypełnianie tych słów? Ludzie umierający z zimna i głodu na granicy, pogarda wobec słabszych, biednych, innych. Świętość to nie pieczątka przynależności do klubu wybrańców. To nie przestrzeganie regulaminu. Świętość to jakościowa zmiana w życiu, zmiana w patrzeniu na świat, gdzie człowiek obok jest partnerem, podmiotem, a nie środkiem do celu. Niech Bóg napełnia nas swoim świętym duchem, abyśmy umieli wzbić się ponad strach, lęk i świętoszkowatość. Niech nasze czyny ukażą Bożą świętość. Zostańcie z Bogiem.